Hejcie, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie od serii randomowe gry, w której was witam w ten sobotni poranek, w to sobotnie popołudnie po raz kolejny. Znajdujemy się obecnie w lobby gry Switchblade, gry, którą oczywiście dla was przetestuję, której koszt oczywiście, bo to jest sprawa chyba najważniejsza, wynosi dokładnie... Pung! Czekajcie, tak to fajnie pomontujemy. Tyle! Tyle kosztuje ta gierka, myślę, że trochę dużo, aczkolwiek powiem wam szczerze, że graficznie, dźwiękowo, nie wiem czy mogę powiedzieć akustycznie, naprawdę fajnie się prezentuje i z całą pewnością dobrze się zapowiada, więc jeżeli wam ta się gra spodoba i zobaczycie jak się w nią gra itd. itp., to oczywiście polecam jej zakup, link jak zwykle macie do niej w opisie. Zobaczcie, jesteśmy sobie jakimś strojem takiej laski, taki trochę futurystyczny strój i mamy do wyboru Fog Hawk, Ornate, Berserker, Gold. To są chyba pojazdy, którymi będziemy grali. Naprawdę fajnie wyglądają. A tutaj Kamikaze, Endurance, czyli wszystkie są pojazdy. I do wyboru jest Collection, Your Essentials. Wejdźmy tu, zobaczmy co to jest. To są nasze pojazdy. To są nasze dopalacze, oczywiście pewnie płatne i kupowane za walutę wirtualną w grze, czyli na przykład V-dolce w Fortnite. O, jak widzicie, 12 dolków, więc okej. Okay. Free Days Boost. Na razie nie kupuję nic, bo ja w tą grę na razie grać tak długo nie będę, chyba że mi się strasznie podoba, to wiecie, może na streamkach ją zobaczycie nawet, ale to już wszystko zależy od was. Gra miała premierę 25 września bodajże, więc jest stosunkowo nową grą i myślę, że się wam spodoba, tym bardziej, że jest w fazie Early Access jak na razie, aczkolwiek wygląda fajnie. Berserker, Speed Strength, czyli każdy pojazd ma, zobaczcie, swoje parametry, jakąś siłę, strzału, prędkość, no i oczywiście stan życia. Dobra, to z tego możemy sobie wyjść. Tu mamy Customize, Your Character. To są chyba wirtualni gracze, tak myślę. Ale zobaczmy, jak możemy sobie zrobić ziomkę. Nie no, facetem będę grał przecież, nie? Logo. Podoba mi się, czekajcie, z tych wszystkich. To jest fajne. Nie, znaczy w sumie takie może być. Orzełek, proszę bardzo. Czerwony, wiecie, że ja uwielbiam połączenie czarnego i czerwonego. Czerwony jest. Czarny jest. Highlight. Czerwony. No, o, bardzo ładny strój. Na przykład mi się on bardzo podoba. A jak wam nie, to macie problem. primary, dobra. Jakoś możemy go... Dobra. Back. Body type. Mamy... Nie, back. Główka. Ten jest... Ej, ten jest fajny. Kurczę, taki lekko taki... What's going on? styl. To jest kolor. No to będziemy rudym, nie? No kurde, musi być rudy. I włosy. Takie. Taki ulizany rudy, dobrze jest. Oczka. Te są ładne. Make-up. Też fajne. No, jak Syndulla Sacrifice. Pamiętacie. Na czerwono oczywiście. I emote. Dobra, to w to już się bawić nie będziemy. Chciałem tylko, żebyście zobaczyli, jak wygląda, wiecie, customizowanie waszej postaci. To są statystyki, ale że nie graliśmy, no to jeszcze nie ma co tego włączać, nie? Zagrajmy w grę Switchblade. Zobaczmy, jak ona się prezentuje, o co tu chodzi i tak dalej. Tutorials? No musimy go przejść, więc Basic Tutorial. Zrobimy tak, że zagramy tutorial, a potem jeszcze zagramy tak jakby, wiecie, jeden meczek. Zobaczmy, jak to wyjdzie z czasem. On chyba szuka gry teraz, albo serwera dla nas. Okej, okay, jesteśmy w grze. Używaj WASD, aby ruszyć swój pojazd. Myszką, aby ruszać kamerą. I idź do waypointu, żeby... O, teraz myszka działa. Żeby kontynuować. Powiem wam, że graficznie fajnie to wygląda. Fajny pojazd, fajna sterowność. W ogóle się nie chcę skręcać. Okej. Okay. Aha, mamy jeździć cały czas. No dobra, czyli taka, wiecie, nauka jazdy. Nie, fajnie skręca, naprawdę przyjemna gierka. Zobaczymy, może kiedyś nie pogramy na streamku. Ale to już wszystko zależy od was, musicie pisać komentarze itd. itp. Dawać łapki w górę i subskrypcje! Dobra, primary weapons. Follow the waypoint to proceed, czyli iść do kolejnego waypointa, checkpointa, żeby kontynuować. O, ja mamy ścianę, co teraz? O kurwa. To są przeciwnicy, zastrzel ich. Łak siekło! A, teraz nie trafiłem, tak? I za każdego wroga oczywiście dodajemy punkty doświadczenia, nie? Dostajemy punkty doświadczenia. Tu jest jakaś stamina, recover? O co mu chodzi?
Wow! Raz! Ściana mi się zamknęła za mną, co się dzieje? Dobra, strzelaj do góry, do góry. Ciul. A, patrzcie, możemy przybliżyć, tak lekko skołpować. Upgrade available. Secondary abilities, czyli teraz takie poboczne umiejętności. Zobaczymy, co jeszcze potrafimy. Mamy dwie dodatkowe bronie i możemy je ulepszać w czasie gry. Aby ją wybrać, wciśnij control. Okej. Unlock the weapon. E albo R. Dajmy sobie, nie wiem, no może R, bo ładnie wygląda. I co teraz możemy z nią zrobić? Aha, i Q jeszcze mamy zablokowany, jak widzicie. I na E i R mamy bronie takie dodatkowe, nie? Wow, pizgło! Okej, podoba mi się ta gra, zdecydowanie mi się podoba. Jedziemy dalej. Shiftem patrzymy za siebie, to jakiś ładny statek, zobaczcie. Naprawdę fajna gierka, fajnie się prezentuje, polecam wam ją z całego serduszka. W serii randomowe gry myślę, że będzie w top któreś tam, nie? Ale to już sami ocenicie, to nie moja rola. To nie moja rola. A, fuj, wróć, czekaj, ry. O, team chat, dobra, nie chcę tego. Aha, jeszcze R mamy zablokowane. No to ładuj. Czemu nie mogę? Dobra, czyli zniszcz tyle ich, żeby osiągnąć level 4. No to róbmy to. I mamy go, dobra. Wystrzelajmy wszystkich najpierw, będzie spokój. A, myślałem, że dwóch na raz skoszę, no trudno. Upgrade available. To było na kontrolu. Dobra, teraz już się nie da. Musimy iść do kolejnego checkpointu chyba, żeby ta, wiecie, fabuła poszła do przodu w tutorialu, nie? Fajnie się tym jeździ. Ciekawy jestem tego, jak będzie wyglądał mecz. No ale to wiecie, to się wszystko okaże, nie? O panie! Dajmy teraz E, zobaczmy co E potrafi. Aha, nie możemy jeszcze. A, unlock the super weapon. Q to chyba jest jakiś sztosik, patrzcie. Co zrobiłem? Aha, ona się sama tak ten, dobra. Czemu on teraz nie strzela, tego nie czaję? Ładuj! Dobra, 8 na 8, zrobione, wypuszczaj mnie stąd. Ja chcę wyjechać! Dziękuję. I w pizdu lecimy dalej, nie ma czasu. Odcinek ma ograniczony coś tam. Dobra, kolejna brama, tam jakieś rzeczy. Tu chyba końcowa arena już jest, zobaczcie. You must choose... Okej. Czyli w meczu wybieramy dwa pojazdy, które możemy potem w trakcie zmieniać. No to fajnie, nie? Patrzcie, dajmy spację. On przylatuje i nas zmienia. Fajne! Żywe tarcze, żywe tarcze. Shop. XP Tower. On się rusza! To już nie jest takie proste jak było. Ale fajnie się nim jeździ. Takie wiecie, World of Tanks, tylko trochę wersja dla dzieci, nie? Ale wygląda fajnie. Myślę, że taki powrót do serii randomowej gry z przytupem jak najbardziej, nie? Dobra, musimy ich zniszczyć chyba 20 z tego co widzę. Najfajniejsze jest to, że one nie strzelają. Myślę, że w meczu z prawdziwymi graczami nie będzie tak łatwo i trochę dostanie piczkę, nie? Ale wiecie, no, każdy się kiedyś gierki uczy. Ładuj w niego, jeszcze dwóch. I ostatni. Ciul, dobra, dziękuję bardzo. Okej, to już mniej więcej wiem, jak się w tą gierkę gra. Teraz oczywiście stąd wyjdziemy. I co, możemy już zagrać w końcu w normalny... meczyk? Co nam tak pika? Cały czas coś mi tak... Bing, bing! O co chodzi? Czajecie w ogóle? W sumie oświetlenia nie włączyłem. No ale oświetlenie. No to teraz to profesjonalny youtuber. Play Switchblade. Tutorials. Game rules. No dobra, czy zasady gry musimy oczywiście poznać, nie? Jestem ciekawy tego meczu, bo to chyba jest tryb Battle Royale. Coś tak matchmaking, coś takiego, nie? No witaj.
I fajnie. Przepraszam. Fajne jest to, że gra nie dopuszcza was do gry rankingowej, dopóki nie poznacie zasad. To jest takie zabezpieczenie przeciwko tym wszystkim noobkom, które wchodzą w grę, bo pistolet w coś się postrzelam sobie, nie? I psują zabawę innym. A tutaj musicie przejść, musicie się nadawać. Twoim celem w Switchblade jest zniszczyć wieże przeciwnika. One są chronione przez tarcze, które możemy zniszczyć naszymi brońmi. Aha, waypoints. Dobra, tędy. A tarcze mogą być niszczone tylko przez moje moby, czyli pewnie jak miniony w LoLu, nie? Coś takiego. No i tu są moby, czyli okej, dobra. Mniej więcej czaję, o co chodzi w gierce. O, i do tego strzelamy teraz. No dobra. Niszczymy wieżę. Czekaj, co się stanie, jak ją zniszczymy. Dobra, wieża nie żyje. Jest wywalona. Wieże mają laser, żeby bronić się przez mobami i mogą zatrzymać każdego. Im więcej mobów, tym lepiej dla ciebie. Ładujmy do tego cały czas. I dzięki temu moby będą mogły pojechać tam, nie? To jest jakiś laser, tylko nie za bardzo wiem, o co z nim chodzi. Patrzcie, ten laser cały czas mi niszczy moby, o co tu chodzi? O, udało się! Czyli laser jednak nie jest niepokonany. Atakuj rdzeń, dobra, ładujemy rdzeń teraz. A moby nie pomagają, rozumiem już, tak? Ładuj, ładuj, to jest bitwa na śmierć i życie! Okej, czyli tak się wygrywa mecze. Przyjemna gierka, nie powiem. Będziemy ją może kontynuować, ale napiszcie mi wszystko, co i jak wiecie gdzie. Destroy the turrets. No dobra, no. Ale tu expa leży, patrzcie. Zbieraj mi to, cokolwiek to jest. Chcę tego więcej. I szuwamy. Respawning. Dobra, czyli pewnie jak zginiecie, to możemy się respić, nie? Gdzieś tam. Czulaj, synek, tam. Wow! Coś mnie zabiło? Aha, coś mnie zabija, to się respię tutaj. Okej. I za 8 sekund mogę się pojawić znowu. A to jest arena, na której będą w tym czasie już walczyć moi przeciwnicy, nie? To jest nawet fajna opcja. Ma dużo z LoLa ta gierka w sobie. Oczywiście mechaniki, nie? Wiecie. A, i znowu tu jesteśmy i znowu się lejemy. No dobra. Eskortuj moby. Okej. Czyli my wjechać tu nie możemy. Tylko nie wiem, jaki jest mechanizm zabijania nas samych. Nieśmy wieże po prostu. A moby już zrobią swoje, nie? Jakaś amunicja tu jest? Chyba nie ma. Ale mamy upgrade'a, więc może użyjmy tego i tego. Tarcza? Tak mogę? O, jak jety, lubię tą grę już. Odnawiają się moce, zobaczcie, w prawym dolnym rogu. Macie pokazane. Strasznie głośno, przepraszam, że niektórych rzeczy nie słyszycie, nie? No i zobaczcie, dzięki temu, że tam posłaliśmy rakiety, to trochę poszło szybciej, nie? Niż zwykle. No i dobra, znamy zasady gry już. Nawet jakieś osiągnięcie dostałem od Steama, więc to chyba dobrze wróży. I możemy w sumie lecieć sobie dalej, nie? Pozwoli nam teraz zagrać Ranked'a, czy nie? Może spróbujmy naszym rudym zagrać. Cały czas coś tu pika. Nie wiem, czy wy to słyszycie. I to nie jest aplikacja systemowa, tylko właśnie gra. Co-op versus all tutorials quick play. Quick play. Iceland, chyba dwie mapki mamy. Iceland and Moonrail. Po prostu grajmy, zobaczmy, co nam gra pokaże i jak nas poprowadzi, nie? A to już potem się tam będzie wykminiało dalej. Zacznij quick play, czyli zagraj szybką grę, żeby cieszyć się taką szybką i dynamiczną walką. No zobaczymy. Wiecie, chodzi mi tylko o to, żeby pokazać wam to... Wow! Strzelam do czegoś, co teraz? To jest moja baza, tak? Rozumiem. Jadę do moich. Tam coś jeździ, zobaczcie.
Ładuj w niego! Dobra, udało się. Ale ich to jest dużo. Wow, wow, tu mnie zlagowało. Przepraszam was bardzo. Aha, czyli to są tylko złe moby. Dobra, ale ja agresywnie gram strasznie. O nie, 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 ja chciałem przeładować tylko. Dobra, mob rozwalony. Nie jest to, nie jest źle, nie jest źle. Tylko my się musimy dostać gdzie? Gdzie jest ich baza? Tu jest nasza, więc ich będzie gdzieś tam. Tak, tam gdzie jedziemy, dobra. Pojedźmy sobie tędy. No i tak się chyba gra, chyba chodzi o to, żeby właśnie tak grać i wiecie, rozwalać te wieżyczki i stopniowo przejmować teren, nie? Właśnie adekwatnie do tego, co jest w LoLu. Open shop, możemy coś tu kupić? A kupiłem coś, czekajcie. Nie wiem, co to jest, ale coś kupiłem. Nie, nie możemy tu strzelać, dobra. Tylko nie wiem za bardzo, co mogę tu zrobić, skoro tu minionów nie ma w ogóle. Znaczy, mobów, przepraszam. Coś mnie atakuje, wieże! Musimy tam wracać szybko. Aha, jeszcze nie możemy zmienić statku, no to źle. Wróćmy się do szybko do naszego. I pomóżmy, bo jak nam zniszczą statek, to będzie lekko przekiszka, nie? Co tu się dzieje? Moby wyjechały. Dlaczego tam jest źle i gorąco? Dobra, wróciłem. Coś tu się jeszcze dzieje? Ej, coś mnie zabija, nie wiem za bardzo co się dzieje. Czyli przegraliśmy, bo nam przejęli jakąś bazę, która nie do końca wiem gdzie była. Aczkolwiek myślę, że sens gierki wam pokazałem. Tutaj dostaliśmy tyle i tyle expa, tyle i tyle moment, za które potem chyba coś kupimy. Oczywiście upgrade levela, pojazdu i coś tam, jakiś social bonus, czyli pewnie do gry w multiplayerze. Challenges, get 40, czyli zbierz 40 kili, tak jakby, eliminacji, jakieś zadanie dnia dla playera konkretnego i Switch Master, czyli ogólna ranga w grze. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie gierki, mam nadzieję, że takie randomowe gry z przytupem wam się na początku spodobały, a jeżeli nie, no to po prostu mnie to napiszcie. Zapraszam na kolejne oczywiście, zgodnie z harmonogramem, który macie na naszej grupie na Facebooku, link do niej jest oczywiście w opisie, a ja się z wami żegnam, proszę łapki w górę, żebram o subskrypcję i tak dalej, trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Zapraszam was oczywiście w poniedziałek o 14 na Preya, na kontynuację serii, która chyba wam się spodobała. Cześć!